Rola tych pierwotniaków to bym zbierała. Wystarczy wam pojemników? Mamy. Cześć wam. Badanie wody. Badanie zbiorników wodnych. Temat niezwykle popularny. Zapraszam was na serię odcinków dotyczących badań jezior. Jedna z najważniejszych procedur w zarządzaniu wodą, w opiece nad wodą, w zarządzaniu darami natury przez zarządców, co mieliśmy akurat okazję zobaczyć podczas zatrucia rzeki Odry, wcześniej rzeki Warty. Natomiast rzecz podstawowa, fundament w ogóle, no, o czym nie wszyscy zarządcy, którzy opiekują się i mają tą niesamowitą możliwość w ogóle opiekowania się naszymi darami natury w kraju Polska. Natomiast są oczywiście ichtiolodzy, którzy na co dzień badają zbiorniki i zarządcy, czyli gospodarze, rybacy, nie mylić z najemnikami. Rybacy, którzy opiekują się jeziorami, to jest ich podstawowa, jedna z podstawowych czynności. W wylęgarnictwie no nie ma możliwości, żeby nie zbadać parametrów wody. Są momenty, kiedy na przykład ryba żeruje, mówię o wylęgu, gdzie jeżeli się nie zbada w kilka godzin i nie podejmie się działań w tych kilka godzin, no to nie ma się całej produkcji milionów tych ryb, więc to jest jakby konieczne. Przy okazji odsyłam do serii filmów o sandaczu. Tam jest badany amoniak, tam są inne takie specyficzne już takie, nazwę to laboratoryjne badania. Można sobie zobaczyć, jak one wyglądają. Temat na czasie. A ja was zapraszam na serię filmów dotyczących badań zbiorników konińskich. Jezior kilku połączonych ze sobą kanałami, specjalnymi kanałami, które człowiek stworzył, żeby ochłodzić wodę z elektrowni. O tyle jest to ciekawe jakby zjawisko i o tyle jest to ciekawe badanie, które, uwaga, trwa od 1970 lat. Cyklicznie. Dziwi mnie trochę, że nie są te badania wykorzystywane do innych rzeczy, że tak w Polsce nie działa właśnie, że zarządcy, czy te wody polskie, czy Polski Związek Wędkarski nie korzysta, no ale to już mówię, już nie będę tam wchodził w te tematy z tych badań, ale o tyle jest to bardzo istotne, że te wyniki i konsekwencje w rybach, w całym ekosystemie, w gatunkach obcych, w eutrofizacji dokładnie pojawią się za kilka lat w naszych jeziorach, w których ocieplenie klimatu i inne czynniki spowodują, że ta temperatura podniesie się o te kilka stopni. Zachęcam was serdecznie do serii tych filmów. Będzie, w jaki sposób Instytut Rybactwa Śródlądowego przeprowadza takie badania na jeziorach. Będzie też słowo komentarza, będzie też słowo dotyczące jakby analiz, osobny odcinek. Ja to już nie będę aż tak bardzo rozwijał. Dla mnie niesamowitą rzeczą jest to, że profesor Zdanowski już na emeryturze pojechał celowo, żeby będąc nawet na tej emeryturze, prosząc swoich uczniów, dzisiaj już doktorów, nie no, to nie jest śmiech, to jest radość. I zechciał również uczestniczyć w tych badaniach, bo po prostu tym żył od 40-50 lat i nie wyobrażał sobie sytuacji, żeby nie jechać zobaczyć, jak to teraz wygląda. To jest niezwykłe. Druga niezwykła rzecz to jest taka, że szereg tych badań na tych jeziorach był przeprowadzany,
ale też były przeprowadzone badania na jednym zbiorniku, który jest w tej chwili w rękach prywatnych. Pożwirowy zbiornik. Pożwirowy zbiornik w rękach prywatnych, to nie jest nic dziwnego, ale który posiada wodę z oligocenu. Wodę w zasadzie świętą. Nie mylić z Licheniem. Jest w okolicy. Ale wodę, która jest ewenementem w Europie. I niestety nie wpuścili nas na te cykliczne badania. Będzie tam urywek o tym w którymś filmie. Natomiast to, co mnie osobiście niesamowicie zdruzgotało też trochę, że tego typu woda jest w rękach prywatnych, że nie ma takiej ochrony, że coś, co jest święte w sensie ochrony środowiska i w sensie natury, o tej świętości mówimy, niestety nie jest, nazwę to, państwowe. No, w tym przypadku, który teraz mamy i to, co widzimy w telewizji, może dobrze, że nie jest państwowe, bo widzimy, jak państwo opiekuje się, ale no nie jest oddane do uczelni. Okej. To jest taka moja jakby sugestia, w sensie, no, przykro. Serdecznie dziękuję patronom wspierającym ten kanał. To dzięki wam mogłem nalać paliwa i udać się na zaproszenie Instytutu Rybactwa Śródlądowego, żeby zobaczyć, w jaki sposób na co dzień badają jeziora w Polsce. Zapraszam do oglądania. Jest głęboczek rozpoczynający się. Niedaleko będzie miejsce badań. Teraz pomiar przejrzystości, tak? Tak, mierzymy. Widzialność krążka. Krążek ma swoją nazwę, prawda? Krążek Sekiego. Jest miarka, jak widzimy. Zaraz, co do centymetra zmierzymy. Tu nie będzie słaba ta widzialność. No, jak tak organoleptycznie patrząc... Ja 1,80 m powiedziałem przed wypłynięciem na moje oko. Aha. A będzie ciut większa. No. Jeszcze widzimy go. No. 2,20. W dużym słońcu, prawda, też? Tak. Ma to znaczenie, czy...? Ma to znaczenie, słońce, wiatr, pora dnia, widzialność tam jest różna. Wiadomo, jak mniejsze słońce, będzie troszkę mniej widać, tak? Jak sfalowana woda będzie, będzie też ciut mniej. Tak, można powiedzieć, że teraz warunki idealne są do pomiaru, będzie wysoka ta widzialność. No z tego, co widać, to już też, jeżeli miał tu miejsce jakiś zakwit glonów, to chyba minął, prawda? Czy jak to oceniacie? Ja bym powiedział, że tu jeszcze jest ten zakwit. Może jest trochę... Ciężko mi powiedzieć, bo nie byliśmy tu w tym roku. Ale woda jak na w ogóle taki stan jezior, to jest bardziej taka przeźroczysta, aniżeli taka... Jeśli mówimy o ogólnie, nie mówię, nie? Tak? Tak. Fakt, że jest to charakterystyczne jezioro, tak? Bardzo duże, głębokie, bo jesteśmy tutaj kawałek od brzegu, a już mamy 25 metrów. 2,20 jak na te jeziora widzialność taka, to tak? nie jest zła widzialność. Nie jest zła, ja też nie tak uważam, zła. No. Ja już tak patrzę po silniku, jak widać, ale to znaczy, że ja na warcie jestem przyzwyczajony. Zbiornik wstępnego schładzania, to tam jest widzialność teraz pewnie w granicach 7 metrów. Była bynajmniej z 2 lata temu, jak byliśmy, tak? Nie wiem, jak teraz tam, jak się zmieniło, ale... Mi sonda pokazuje temperaturę 23,8. 23,3 na termometrze, nie, tak? A mi 22,2 pokazuje. Na sondzie. Tak. Ale na termometrze to mamy ile? 23,3. No, ufałbym tej sondzie. 23,3. Termometr na jaką głębokość jest sprowadzany? Na 25 metrów. O, czyli... Co metr mierzymy. Aha, co metr mierzycie? Co metr. Podziałka jest i
No robimy teraz co? Profil termiczny tunowy, tak? Fachowo można to nazwać. No i na podstawie tego profilu widzimy, jak się zmienia temperatura w pionie, w słupie wody. Mhm. Temperatura tlenu, temperatura pH, przewodnictwo właściwe. Tak. Czyli macie... Parametry to jest temperatura tlen, tak? Macie termometr, macie miernik tlenu, rozumiem, tak? Tak. Aha. Na czym działa ten, na jakiej podstawie działa ten miernik tlenu? To jest optyczne. No, to jest już tak wykalibrowane, to jest optyczne już. Optyczne? Tak, oryginalny, taki kupujemy już. Okej. Okay. Dalej firmy. Od 5 metra tlen zaczyna spadać. No i zobaczcie, jest podziałka co metr na kablu. Tak. Można sobie spuszczać i mierzyć i sprawdzać. No i tu teraz widzimy też warstwy w jeziorze takie jak są, tak? Epilimnion, metalimnion, hypolimnion. Zaraz to jesteście w stanie sprawdzić, gdzie się zaczyna właśnie, gdzie się kończy epilimnion, gdzie się zaczyna metalimnion. Tak, po to robimy właśnie. I gdzie jest hypolimnion. Tak jest. Przypomnijmy widzom też, że każda ta strefa ma swoje parametry, nazwę to fizyczno-chemiczne, prawda? Można tak określić? Hypolimnion jest raczej taką stałą warstwą, jak mnie uczyli w szkole, prawda? Hypolimnion to jest ta na samym dnie? Od dna w górę, tak? Epilimnion to jest ta powierzchniowa warstwa. Metalimnion środkowa. Metalimnion środkowa. Tak jest. No i epilimnion to jest mniej więcej w lecie teraz wyrównana temperatura. Aha, czyli jeżeli będzie jakiś spadek, powiedzmy sobie 2 stopnie na przykład? Nie, konkretnie. Minimum o jeden. Przynajmniej o jeden stopień, jak zaczyna spadać temperatura na metrze, to już się zaczyna... To się kończy epilimnion. No zaczyna się metalimnion i tam przeważnie też już jest znaczny spadek tlenu w tym. W zasadzie, w momencie, kiedy tak. się kończy różnica jeden stopień wzwyż, aha. temperatura już nie spada tak szybko. Okay. Spada, ale już powoli, tam o pół stopnia, o 0,2, tak już się wyrównuje. No właśnie, czyli powiedzcie proszę, epilimnion ma w tej chwili ile? Jeszcze nie, epilimnion 23,3. 23,3. A metalimnion już ma 21,6. I to już jest metalimnion? Tak. A hypolimnion jeszcze tak, no było tutaj. I teraz na którym... Konkretnie, na czwartego metra jest na czwartym metrze mamy 23,1 stopnia temperatury, a na piątym metrze już mamy 21,6, czyli prawie o 2 stopnie już temperatura na między czwartym a piątym metrem spadła, tak? I to już się zaczyna właśnie... metalimion. I tam i ten tlen też poleciał. No, tlen już na 6 metrze już nie ma tlenu. No tak jak powiedziałem, do 6 metra. Powiedzcie mi o parametrach tlenu, jak to wygląda? No, żeby tutaj widzą przedstawić. W epilimionie mamy prawie 10 mg tlenu, natomiast w metalimionie już na metrze 6 nie ma w ogóle tlenu. I tak będzie do samego dna. W tym jeziorze, bo są jeziora, gdzie jest w tym metalimniony spadek tlenu, a później w hypolimniony znowu ten tlen się pojawia, tak? Nawet? Tak. O, są takie jeziora? Są. Mimo tej sytuacji, którą mamy teraz, że jednak te dno ale tu jest, stanowi po tu części tą warstwę beztlenową, prawda? To zależy, jaki jest jezioro, bo jeziora... To jest jezioro eutroficzne, zanieczyszczone, tak, mocno zanieczyszczone jezioro. Zawsze spada do dna. Okej. Okay. A w jeziorach czystych, oligotroficznych, to... ilość tlenu w warstwie metalimionu może być wyższa niż w warstwie epilimionu. Ale to już szczegóły takie są, tak? To już są... No ale ciekawe, nie? Tak. No i tu też widać, tak? Tu ryby wiadomo, że nie do 5 metrów możemy się ryb spodziewać tutaj, bo później już nie ma tlenu. No słyszałem i jest możliwość zobaczenia filmów na YouTubie, że na przykład na jeziorze Kerskim, które ma od dna, jest to jezioro, które ma około 30 metrów głębokości, koło Poznania, rybak Szpoper się zajmuje tym, że jest kilkanaście metrów bez tlenowej strefy w hypolimnionie, jednakże sumy tam lubią przebywać. Bo nurkowie odnotowali, że one tak sobie wiszą, powiedzmy sobie na jakichś elementach i tak dalej. I to mnie właśnie to gdzieś tam zastanawiało, że on z jednej strony, jak nie ma wysiłku i tak dalej, to jest w stanie przejść w taki, no, nie chcę powiedzieć... No, nie wiem, musiałbym... Że jakiś tam letarg, prawda, czy zahamowane funkcje, które mu pozwalają jednak w tej strefie beztlenowej może... przebywać w zimniejszych wodach oczywiście,
Bo w cieplejszych, to ale nie ma już oni tego. Oni mierzyli tlen jednocześnie. Mi jest ciężko w to uwierzyć, ponieważ my jednocześnie robiąc te profile techniczno-trenowe prowadzimy też monitoring jezior. I zawsze w strefach beztlenowych przed postawieniem siatek robimy ten profil. Tam sobie wyznaczamy wtedy te strefy, gdzie stawiamy siatki. I zawsze stawiamy też te siatki w strefach, gdzie nie ma tego tlenu i rzeczywiście tam nigdy ryb nie łowimy żadnych. Okay. Także no może coś tam gdzieś się z tym sumem zdarzyło, ale nie chce mi się, może jakoś, jeśli oni tam mierzyli naprawdę tlen bezpośrednio przed tym, jak widzieli, to może po coś ta ryba tam się pojawiła, no tego nie wiemy, ale z moich obserwacji wynika, że tam, gdzie nie ma tego tlenu, tych ryb nie ma. Oj, to jest czerpacz do poboru prób. Poboru wody. Tym czerpaczem możemy pobrać wodę z różnej strefy, która nas interesuje. Z jakiej chcemy głębokości, bo też mamy tutaj podziałkę co metr, tak? Także metry sobie odliczę. A jak się otwiera zapadka, żeby można było pobrać? Tutaj bierzemy, otwieramy. I teraz weźmiemy najpierw sobie z samego dna, tak? Czyli z 26 metrów. Jak będzie na podziałce tutaj będę wiedział, że jest 26 metrów, to wtedy szarpnę tym czerpaczem i on się zamknie. I z tych 26 metrów będzie pobrana woda do badań. Rutnera, tak? Wymyślony przez Rutnera. W instytucie pracował kiedyś taki profesor Patalas, który wyemigrował do Kanady. I on popularny na świecie też wymyślił czerpacz typu Patalasa. O, ciekawie się nazywa. Od nazwiska. A czerpacz typu Toń jest przygotowany przez gdańską firmę we współpracy z pracownikami instytutu też. Tu no proszę. Z profesorem Zdanowskim. Profesor już tego lat... No to jednak ważna rzecz. Tak. Nie, że zwykły czerpacz jakiś tam. I ten czerpacz jest bardzo jest... Wiesz, on jest fajny, ponieważ jest automatyczny. Nie masz posyłaczy, więc masz prawie 100% pewność, że się zamknie. A weź sobie wyobraź pobieranie próby z 50 metra i wyciąga się, okazuje, że on się nie zamknął. No. Nie masz tam wody. I jest zamknięte, tak? Prosta sytuacja. Ma wadę taką, że po latach się wyrabia ta guma. Guma, tak? Ale można ją wymienić. No i trzeba je wozić jednak w tym. Dbać. Oryginalny patent profesora. No. I to jest tak? Szczelne, tak? Rozumiem. To jest szczelne. Bo musi być szczelne. Ty masz kranik, możesz spuścić sobie wodę bez otwierania tego, jeżeli potrzebujesz pobrać. Znalazłeś oryginalny patent? Opatentowany to jest. Mhm. Tak? To jest opatentowane, bo ja znalazłem profesora patent na to. Proszę? Na ten czerpacz. Nagrodę dostałem. No. Tak. Jak trzy czerpacze. No to ja tyle pracuję i nie wiedziałem. O ja, no proszę. To za pana czasów to powstało, tak? O ja. Czerpacz Toń. To jeszcze kolega z instytutu jeden współpracował ze mną. Od strony intelektualnej, o tak bym powiedział. Mm-hmm. To jest Toń. Czerpacz drugi to był Nurek do pobierania osadów. Denny, czyli bentosu? On tak musiał się co? I dlatego, że tak się zanurzał faktycznie, gdzieś tam się... No tak się nazywał. Mhm. Tak? I trzeci to był czapel, ale to się robiło na kiju. Taka było urządzenie, które się wbijało w strefie litoralu. Okej. Okay. Też osady, bo tam w litoralu jest problem z roślinnością, z korzeniami. To trzeba było wbić je tak. Myśmy współpracowali z firmą Ministerstwa Rolnictwa, tak zwany Instytut Meprozet się nazywał, maszyn i tam urządzeń. I tam mieli bardzo dobrych fachowców, inżynierów. I można było sobie faktycznie zaprojektować coś i wymyśleć. Nie, no to jest funkcjonalne. Natomiast to on się rozprzestrzenił, bo poprzednie były albo profesora Patalasa, drugi był Bernatowicza, Kielszka Diabli i klasyczny Rutner. Niemiecki. Badania już będzie się przeprowadzać w instytucie, prawda? W laboratorium w instytucie. I tu mamy 10 na żółto, tak, jedziemy dalej w dół. Nawet na echosondzie widać ten. A nie, tu już 20 było, tu się zagapiłem trochę. Gadu, a... Thank you.
nad samego dna weźmiemy, nie z samego, żeby osadów nie zebrać. Teraz trzeba szarpnąć. Do tego czarnego chcesz? Zamknęła się w tej chwili klapa. Tak, zaraz wyciągniemy, nalejemy do wiadra i wtedy już pobierzemy próby wody do butelek. Z każdej strefy pobierzecie, rozumiem, tak? Nie, próby na pomiary chemiczne pobieramy tylko z powierzchni dna. Aha. Jeszcze zooplankton będziemy brali, tak? Co jeszcze bierzemy? Zooplankton, fitoplankton, próby na chlorofil, na sesję. No i tu mamy tą wodę, tak? Można sobie o palca włożyć, zobaczyć, że jest zimna. Śmierdzi nawet, tak? Czuć, że strefa bezcylonowa? Czujesz siarkowodór? O! No. No, czuć siarkowodór faktycznie. Też nie wszędzie, bo nieraz. Chociaż nie wiem, czy siarkowodór tak czuć, czy bardziej amoniak. Siarkowodór czuć. No, nieraz nie ma tlenu przy dnie, ale nie śmierdzi ta woda, ale tu jest smrodek wyczuwalny. To wszystko na blowarz. No jest faktycznie. I co, 4 stopnie będzie miała? Nie. Nie. Latem ma troszkę więcej, tak? Nie wiem, ile tu będzie do 8, będzie do 7. Zaraz Kuba cały profil zrobi, będziemy wiedzieć. Ty do pełna zalewasz, czy? Wlej do pełna. Zimą będzie miał 4 stopnie stałej, nie? Zimą się wyrównuje, tak. Szczerze mówiąc, 4 stopnie to chyba nawet na tym zbiorniku 50 metrów nie ma, jak w lato mierzy. Tak? Tak. My tak w szkole uczyli, że w zasadzie ma 4 stopnie... 7 w tych bardzo głębokich jeziorach, tak 7, 8 na to chyba, 6. Przestawiam, sorry. Badań to... Badamy pod różnym kątem, też trzeba zaznaczyć, tak? Bo tu... Stan troficzny. Troficzny, ryby, jakie są, ile... Temat rzeka, no. I fitoplankton, i zooplankton w tej chwili będziecie, prawda? Tak. I zawartość tlenu, i przejrzystość wody. W zasadzie wszystkie próby chemiczne, można powiedzieć, tak? Tak. Azot, fosfor, węgiel, kationy, aniony, przewodnictwo elektrolityczne. Co wyciągacie z przewodnictwa? To świadczy o zasoleniu, o zanieczyszczeniu. To jest bardzo wysokie, powiedzmy w normalnych jeziorach w okolicach Olsztyna 200-300 mikrosiemensów na centymetr. Natomiast tu w jeziorach Konińskich to jest 600, nawet 1000 czasami. Oja, jaka różnica! Tak, w Wiśle na przykład jest 2000, 1000 też jest duże zasolenie, tak? Mikrosiemensów, świadczących o przewodnictwie, tak? Tak, to jest... o zanieczyszczeniu. Czyli co, czym bardziej zanieczyszczona woda, tym bardziej przewodzi, tak? Tak. Jest co, gęstsza z fizycznego punktu widzenia? Oj, to już za trudne pytanie. No chyba tak, nie? Bo w gęstszej też się, znaczy w gęstszej mówi o tych zanieczyszczeniach fizycznych, nie? Które pozwolą właśnie wtedy przewodzić. I to co, się też zmienia pod kątem zasolenia wówczas? Czy nie? No jak zalew Wiślany robiliśmy, tam też było kilka tysięcy na przykład, tak? Aha. To jest ta różnica, wiadomo, że tam jest słona woda, mamy też porównanie. Też będzie to miało znaczenie właśnie w przewodnictwie. Tak. A Bałtyk, wiecie ile ma? Po morzu nie pływaliśmy. Okej. Okay. Zaznaczacie sobie próbki, tak? Numerujecie sobie te baniaczki. Nazwa jeziora i jaka próba. A to jeszcze na fitoplankton tu będzie. Musi być ciemna butelka wtedy na fito? Tak. No akurat no, w sumie nie musi być. Nie, tak, nie, przypadek. Konserwujemy za chwilę płynem Lugola i alkoholem. Czy jest preparat, który, że tak powiem, na przykład ja mogę sobie pobadać trochę wodę w miejscu, w którym jestem? Ale pod jakim kątem?
pod kątem zawartości tlenu, no przejrzystość to wiadomo, bez problemu. No tlen, sondę, no to skoro kosztuje kilkadziesiąt tysięcy, to możesz sobie, ale są i też tańsze jakieś. No, podstawowy parametr to jest tlen i temperatura. To jest podstawa, zwłaszcza dla... A już zawartość jakichś związków no, chemicznych w wodzie to już laboratorium. Laboratorium za paręset tysięcy. Ja dlatego pytam, bo jak zatruwali nam rzekę Wartę i chcieliśmy pobrać próbki i tak dalej, to... Są przenośne spektrofotometry, do tego są odpowiednie odczynniki takie, które na miejscu można podać i zmierzyć zawartość podstawowych biogenów, te fosfor, azot, amoniak, azotany. I to można robić. Tak, jak ryby kiedyś mówili, a jak to się zmieniło tutaj... Z miejscowymi? Tak, z miejscowymi takimi, tak. No ja z Jarocina pochodzę, no to Powickie zawsze słynęło z Sielawy. Powickie ze Szczupaków Wielkich. Tak, to prawda, na tej Sielawówce wyhodowanych. Z Korzęcin również, już teraz mniej ze względu na turystykę. No Kieksz też słynął z Sielawy, no już teraz bardzo, bardzo... Ja nie wiem, czy tam w ogóle się utrzymuje nawet no to pewnie zarybiana. To się zmieniła mocno woda na gorsze i tak to wygląda. No. My się cieszymy z jednej strony ze sandaczy, prawda? A nie, jak sandacz jest, to nie się lawa. To już wiadomo, że jak są właśnie. Sandacze, to znaczy, że już woda syfia stanie. No właśnie, to chcemy powiedzieć, że... Nie zawsze, ale... No tak, 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 tak. Tam gdzie Szczupak, tam jeszcze... On jest wzrokowiec, prawda, więc musi mieć tą... No mówimy o takich jeziorach, wiadomo, że duży Szczupak jest i tak dalej. To musi mieć czyste jezioro. Teraz jest sandacza trochę więcej, moim zdaniem, tak ogólnie chyba niż Szczupaka. Tak, 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 z tego co widzę, on jest też bardziej łowną rybą. W ilości, a no i z jednej strony się cieszymy, a z drugiej strony jest to też w pewnym stopniu proces eutrofizacji, tak, że tak, potem tak. Kolejnym jest lin i karaś, nie? No tak mówię w skrócie wielkim, nie oczywiście. W monitoringu jak badamy, to sandacz jest jako wskaźnik zeutrofizowania wody. Tak? Jednak. Tak. Sandacz ukleja, krąb. Co, to już jest konserwowana w tej chwili, tak? Konserwowana, tak, płynem Lugola. Płyn Lugola znakomity na wszystko, jak to mówią. To ten sam, który kiedyś piliśmy? Ten sam. Przy Czarnobylu? I co, on powoduje zatrzymanie procesów po prostu? Tak, uśpienie. On bardziej usypia, alkohol konserwuje. A, okej, okay, no tak, w zasadzie tak, racja. Humanitarne usypianie tych drobnych żyjątek. Co to tutaj ja mam porobić? No i tu siateczką też będziecie pobierali, do rozumiem? Do zooplanktonu. Do zooplanktonu. Tak, on ma bardzo drobne oczka, że woda przeleci, tak? To co jest w tej wodzie, te organizmy zooplanktonowe zostaną w środku i... Spuścimy tak sobie do wiadra. Odstojnik, to co zostanie i to będziemy spuszczali do butelki później. Mm-hmm. No i później koleżanka w laboratorium pod mikroskopem sobie oznaczy gatunki. Skład jakościowy, ilościowy, już tam przeliczenia inne są. I co, są pewne normy po prostu, że zagęszczenie takich organizmów to taki wniosek, mniej... No, konkretne organizmy. Albo konkretne organizmy, prawda, na przykład. Wielkość, jakieś wielkość zooplanktonu, tak. Skład gatunkowy. Nazwijmy to ta bioróżnorodność, no i też. Tak. Ale szybko to robicie, już jest... Z trzech warstw bierzemy też, tak? Zeszyt zapisany, znaczy... Dzielimy sobie ten zooplankton z każdej warstwy, czyli z epilimnionu bierzemy, tak. Metalimnionu z hypolimnionu. Ale przyjemnie jest. Nie, no nie fajnie, fajnie, tak, wiaterek jest super. Te małe formy to chyba oczuliki, co?
Można tak strzelać, czy? Szczerze, ja się nie wypowiem, bo ja tego nie sprawdzam. Im większe formy, tym lepiej dla ryb. To prawda, tak. No nie było widać w zasadzie żadnej takiej wyrośniętej dafni, nie? I w epilimionie i w metalimionie. No co prawda, gdzieś tam przy trzcinach może ta dafnia by się pewnie pojawiła, ale no tutaj ona też powinna być. Dokładnie. No w Mikołajkach, badaliśmy z Radziem w Mikołajkach ołów, do którego było wpuszczonych bardzo dużo sielawy. Odczekaliśmy te 2 lata, jest to na filmie, właśnie też na kanale Ratuj Ryby. Pojechaliśmy na Odłowy, o tyle specyficzne jezioro do zainwestowania, że osłonięte, że to jesienią można pobrać ten materiał, prawda, zarybieniowy, bez falowania, tak jak na Tautach. Była tak drobna, że po prostu... Tak, brakowało pokarmu, całe wcześniejsze zarybienie poszło w niwecz, ona się skarłowaciała. Po łusce badaniach doszliśmy do tego, że ma 2 lata, no a miała tam naście centymetrów. Nie wiadomo, skąd materiał zarybiony. To też ważne. To też jest ważne, żeby był z danego rejonu, tak? Tak. Nie, no materiał był od nich, nie? Aha, poczekaj, drugi to był z jeziora obok, ale taki przykład, nie? Dla tych, którzy myślą, że o, wsadzimy na maksa ryb, nie, no to będziemy mieli maksa ryb, nie? Ma swoją pojemność. Właśnie. Mało jest chyba informacji, prawda, o tym, że bez tych badań, które teraz robicie, bez sprawdzenia zawartości tak naprawdę bazy pokarmowej, no to od tego się powinno zacząć, bo ktoś powie, że o, lubię sumy, to sobie wpuszczę sumy, prawda, i dużo zbiorników komercyjnych teraz ma problem duży, żeby te sumy odłowić, tak, a one zjadły to, co jeszcze tam zostało, tak. Temat zarybień, to konikiem jest Andrzeja zarybień. Powiedział. I żeby to było takie proste, że ryby wpuszczamy i to będzie, to tak nie działa niestety. No głównie natura przede wszystkim powinna nam podpowiedzieć, co ma być, prawda? No i ewentualnie... Czasami są warunki środowiskowe, nie pozwalają na to, żeby dana ryba jakaś była w jeziorze. Zgadza się. Tak? Nie trafialiśmy jeziora, gdzie użytkownik zarybiał jezioro sielawą, a tam w lecie nie było tlenu, do 4 metrów nie było tlenu. No ja. I się dziwiła, bo to akurat pani użytkowała, że czemu nie ma sielawy, bo dziadek łowił, ale... Kormorany je wyjadł, nie? Tlenu, czy wędkarze, tak? Mówią. My zajeżdżamy, widzimy na pierwszy rzut oka, że tu nie może być sielawy, jak jest w okresie lata. Tlen na 4 metrach się kończy i woda ma w tym epolinionie 20 parę stopni, no to się lawa nie przeżyje. No po prostu to... No, nie oszuka się tego. No ale... Raz, że nie przeżyje, drugi raz, że nie ma szans na rozwój, nie? Tlenomierz i sobie sprawdzała sama dla siebie, to by nie działa od razu, że już coś tam się dzieje nie tak. Szybko to robicie. Lata w to. No, domyślam się. Profesor tu spędził 60 lat? Nie. Konińskich już jest 60, na pewno badań. Parędziesiąt lat. Profesor? Tak, Zanowski. On tu się... 60 lat? Tu i doktorat chyba robił, nie? I profesora, i tu jeździł. Naprawdę ma... To jest specjalista. Gdzie też tu doktorat zrobił? Specjalista od jezior Konińskich. Zapytam się, jak to było kiedyś. O! Nie wiem, czy to jest materii. Musimy się dyskach pojemnić. Finał? Wszystko pobrane? Mamy wszystko pobrane. Daj mi to. Jesteśmy na jeziorze... Ślesiński. Okej. Okay. Ile jezior chcecie zbadać? No pojedziemy. Jeszcze będzie jezioro Licheńskie, Gosławskie i ten zbiornik pokopalniany, taki niedawno zalany. Macie zgodę od ojca na Licheńskie? Mam. Macie. Na wszystkich.
No to jak macie, to, to jedzie. Ryba symbol ojca, nie? Znaczy, może nie jego. Dobra, jest bez żartów. Bo jeszcze nam zablokują film. Czyli tak w skrócie, przepraszam, próbki mamy na zooplankton, fitoplankton, chemię wody, chemię jakąkolwiek. No i ogólne warunki, tak, profil termiczny to mamy zrobiony też w każdym. To nam bardzo dużo mówi o jeziorze już, i profil. Dobra. Jeziorami segregujesz, czy raczej daną... Wszystko, bez żadnej tej. A. Małe, duże. Okej. Okay. Ty tak masz opisane, nie? Tak. I one wystarczy, że będą tak zamknięte, czy jakiś wkład jeszcze? Nie. Tak? Chodzi o to, żeby nie dostawały dodatkowej temperatury. Zamknięte są i zakonserwowane. Okej. Okay. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.